Lato w pełni, upalne dni, świętochłowickie dzieciaki oraz odpoczywająca od obowiązków szkolnych młodzież najchętniej korzystają z ochłody, jaką przynosi kąpiel w zbiornikach wodnych. Przypominamy więc, że wszystkie zlokalizowane na terenie Świętochłowic akweny objęte są zakazem kąpieli. Milusińscy mogą za to dowoli korzystać z ekologicznego kąpieliska Skałka, które rozpoczęło swą działalność w pierwszych wakacyjnych dniach. Nawet jednak na zorganizowanych i strzeżonych obiektach należy pamiętać o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń osób odpowiedzialnych za nasze zdrowie i życie. W pierwszej kolejności trzeba zawsze pamiętać o tym, ażeby udawać się na kąpieliska strzeżone przez ratowników wodnych. Drugą taką ważną informacją i zasadą jest to, ażeby pamiętać o tym, żeby mieć swoje dzieci zawsze pod kontrolą, czyli w zasięgu wzroku, nie puszczać gdzieś, żeby same odchodziły. Najlepiej robić to w ten sposób, ażeby sobie tutaj gdzieś miejsce w pobliżu właśnie wody znaleźć i obserwować cały czas właśnie te dziecko. Pamiętać trzeba również o tym, ażeby schładzać swoje ciało, pomimo tego, że po prostu przychodzimy i schładzamy te ciało w jakimś tam momencie dnia, ale żeby to robić systematycznie, żeby nie doszło właśnie do udarów cieplnych. Pamiętamy również o tym, ażeby dużo się nawadniać, no i o filtrach, znaczy kremach z filtrami, tak? A na co należy zwrócić uwagę nad morzem, bo to jednak jest, można powiedzieć, specyficzny teren, który różni się od basenu. Znaczy się nad morzem, no trzeba zwracać na większą ilość takich właśnie rzeczy, czyli typu właśnie czynniki atmosferyczne, typowo właśnie jeszcze tutaj sinica, tak, czy po prostu nie ma, czy po prostu są pływy, cofki. No kąpać się też właśnie w miejscach wyznaczonych przez ratowników danej plaży, stosować się do ich zaleceń, zarówno właśnie nad morzem, jak i też tutaj na takich obiektach, jak i nasz. No i to chyba tyle, tak, specyficzne. No pamiętać o tym, żeby też właśnie w miejscu, gdzie alkohol jest no nie przeznaczony do spożytkowania, żeby go jednak nie spożytkować, bo jednak później to co za dużo w głowie, no to później wychodzi w wodzie, tak. Pamiętać trzeba o tym, żeby było bezpiecznie. Wakacyjne wybryki, zwłaszcza te nad niestrzeżonymi akwenami, wielokrotnie już kończyły się nieszczęściem. Pamiętajmy więc, że największą przestrogą dla żądnych wrażeń urlopowiczów powinno być zagrożenie, które corocznie dla wielu wypoczywających kończy się trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet prawdziwą tragedią.